Jak Państwo może się zorientowali, czytając materiały, co Państwo wiedzą, to sami w 2011 roku 8 państw powołało do życia taką inicjatywę Open Government Partnership, której celem, jak sama nazwa wskazuje, jest propagowanie idei otwartych rządów. Co to oznacza w praktyce, ja oczywiście nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, natomiast chodzi o to, żeby państwo, żeby ten szeroko pojęty sektor publiczny działał według pewnych zasad. Te zasady zostały opisane w deklaracji. OGP, w powiem skrócie, taki jest skrót tego partnerstwa, jak zwiększanie dostępu do informacji publicznej, wspieranie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, wdrażanie wysokich standardów rzetelności zawodowej w sektorze publicznym, rozwój nowych technologii właśnie na rzecz jawności i takiego odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, tak zarówno przez obywateli, jak i reprezentantów sektora publicznego. I dzisiaj w tym partnerstwie jest już ponad 62 państwa. Polska niestety nim ciągle nie jest i tutaj przechodzę do prezentacji gremium, które wspiera to wydarzenie, Koalicji na rzecz Otwartego Rządu. Ta koalicja powstała niedługo po tym, jak partnerstwo, zapraszam pana ministra Berka. Tak bardzo bym chciał, żeby przyszedł ktoś z rządu, że aż jak powiem, moje projekcje tutaj zaprezentowałem. Ale tak, właśnie oczekujemy na pana ministra Berka, już nawiązując do tej mojej pomyłki. Natomiast wracając do koalicji na rzecz otwartego rządu, ona powstała właśnie niedługo po tym, jak inicjatywa międzynarodowa pojawiła się i celem oczywistym, pierwotnym powstania tej koalicji było skłonienie rządu do przystąpienia, rządu polskiego do przystąpienia do OGP. Myśmy zabiegali o to na tyle, ile organizacje pozarządowe mogły to robić. Otrzymaliśmy wstępną deklarację jeszcze wówczas od pana ministra Boniego, że taka decyzja jest rozważana. Później niestety te deklaracje się rozmyły, no i państwo wiedzą, że członkiem tego międzynarodowego partnerstwa Polska wciąż nie jest, aczkolwiek my nie tracimy nadziei, ponieważ są wysyłane sygnały niestety ambiwalentne, że być może jest nam bardzo po drodze z partnerstwem na rzecz otwartego rządu i być może wstąpimy, ale jakoś nie ma do tego faktycznej woli. Stąd też koalicja nie porzuciła tego swojego pierwotnego celu. Nadal naszym głównym staraniem jest to, żeby Polska do tego międzynarodowego gremium przystąpiła. Natomiast wychodząc trochę naprzeciw argumentom, które pojawiły się ze strony rządowej, mianowicie, że być może to członkostwo w partnerstwie nie jest konieczne, ponieważ tak się zbiegła powstanie tej inicjatywy z pracami nad strategią Sprawne Państwo 2020, gdzie jak przedstawiciele rządu argumentowali, wiele z tego, co w OGP jest priorytetami, jest ujęte, więc Polska być może nie musi do tego partnerstwa przystępować, ponieważ jest strategia, będzie realizować strategię i jakby potem poznamy, jak rząd jest otwarty. No, my przyjmujemy to, aczkolwiek uwzględniliśmy to w naszych celach, aczkolwiek strategia została przyjęta w lutym tego roku i my obserwujemy jednak taką małą aktywność rządu, jeśli chodzi o wdrażanie tej strategii, więc w takim wariancie minimum chcemy się skupić rzeczywiście na monitorowaniu realizacji tej strategii, realizacji tych obietnic. One rzeczywiście są w wielu punktach cenne, w tym raporcie też staraliśmy się pokazać. Natomiast chcielibyśmy, żeby one rzeczywiście się przełożyły na praktykę, a nie zapominając o tym naszym głównym celu, uważamy, że
przystąpienie do partnerstwa tak naprawdę wspomogłoby realizację tej strategii i też pozwoliłoby sprawdzić, na ile my skutecznie realizujemy tę ideę otwartości w takim kontekście międzynarodowym, w kontekście oceny innych krajów i nas przez innych partnerów, więc uważamy, że jedno z drugim się nie kłóci i to postulujemy i ten raport, który tutaj dzisiaj prezentujemy, no jest takim narzędziem, poprzez które chcielibyśmy na rząd naciskać, żeby realizował własne obietnice, własne cele, własne postulaty, ale też, żeby partnerstwo na rzecz otwartych rządów jest ciągle otwarte, żeby jednak się zdecydował do tej inicjatywy przystąpić. Ja już tylko bardzo krótko chcę powiedzieć, ponieważ za chwilę przejdziemy do szczegółów tej oceny. Raport jest opisem takiej sytuacji wyjściowej w kilku obszarach, które w dużym stopniu pokrywają się z tymi priorytetami, o których mówiłem, priorytetami OGP, czyli dostęp do informacji publicznej, otwartość danych publicznych, polityka antykorupcyjna i otwartość procesów decyzyjnych. Chcieliśmy zbilansować tą sytuację, jakoś ją ocenić i rozpocząć monitoring, znaczy monitoring właśnie owych obietnic rządowych i monitoring tego, czy sytuacja w tych obszarach życia publicznego rzeczywiście się poprawia, czy nie. Więc to jest taki raport otwarcia. Tu jest taka ocena, która jest bardzo prosta. To jest ocena ekspercka, my nie mamy ambicji dokonywać takich ocen ilościowych, osiągać średnich, budować indeksów i tak dalej. Natomiast raport i członkowie koalicji czują się ekspertami, więc mają wiedzę, obserwują te dziedziny, którymi się zajmowali w raporcie na bieżąco. No i z tego tytułu uważamy, że mamy prawo do wystawienia takiej nawet szkolnej oceny rządowi i jakby prawo do oceny jakości życia publicznego w tych obszarach. I chcieliśmy to zrobić też z tego powodu, żeby za jakiś czas wrócić do tej oceny, przyjrzeć się, jak ta strategia jest realizowana albo nie i mieć punkt odniesienia. Więc jak Państwo widzą, ocena wypada raczej średnio i żeby nie przedłużać, proponuję, żebyśmy przeszli do szczegółów, do prezentacji głównych wniosków z poszczególnych części raportu i tą częścią pokieruje pani Grażyna Kopińska. Bardzo zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Jeszcze raz wszystkich, którzy zechcieli przyjść na dzisiejsze nasze spotkanie. Tak jak powiedział Grzegorz, w pierwszej części przedstawimy główne tezy naszego raportu. Będą to cztery wystąpienia czterech autorów, którzy przedstawiają ten raport w imieniu 13 organizacji, tak jak Państwo widzieliście na pierwszym slajdzie. Pierwsze wystąpienie przedstawi Krzysztof Izdebski z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Będzie ono dotyczyło dostępu do informacji publicznej i tak jak wszystkie inne wystąpienia będzie miało dwie części. Po pierwsze problemy, jakie widzimy w danej dziedzinie oraz nasze postulaty, jak można, co można by w tej dziedzinie zrobić, żeby było lepiej. Zapraszam pana Krzysztofa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Krzysztof Izdebski, sieć obywatelska Watchdog Polska. Braliśmy ten temat, że ten temat został nam trochę przyporządkowany też dlatego, że zajmujemy się właśnie dostępem do informacji publicznej już od szeregu lat i też staramy się patrzeć na to, co dzieje się z dostępem zarówno w Polsce lokalnej, jak i na poziomie centralnym. W tekście raportu oczywiście tych informacji znajdziecie Państwo więcej, jak wygląda ten stan dostępu do informacji w Polsce, właśnie między innymi powołując się na szereg badań, których tylko część ustaleń Państwu bardzo krótko przedstawię. Jeszcze może też tytułem wstępu taka uwaga, że kwestie dostępu do informacji publicznej, kwestie przejrzystości, ale też otwartości danych, o których koledzy z Centrum Cyfrowego będą opowiadać, to są najważniejsze
najważniejsze aspekty działalności otwartego rządu w kontekście właśnie partnerstwa na rzecz otwartego rządu, ale też ten dostęp do informacji publicznej służy jako instrument do wzmacniania innych działań. Instrument, który, czy narzędzie, które wspomaga przeciwdziałanie korupcji i też przejrzystość procesów decyzyjnych, o których również dzisiaj będziemy mówić. To są cztery główne tematy naszego raportu. Pokrótce, jakie problemy udało się zidentyfikować, to jest kwestia, z którą my też często spotykamy się w zakresie poradnictwa, którego udzielamy. To jest kilkaset porad rocznie, więc ten obraz jest w miarę pełny. To jest zbytnie rozproszenie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania. Jest w ustawie o dostępie do informacji publicznej artykuł 1 ustęp 2, który de facto odsyła do przepisów innych ustaw, które w sposób odmienny regulują dostęp do informacji publicznej. Raz, że teraz uważa się, że z powodu zasad techniki legislacyjnej nie powinno być takich przepisów. No dwa, że bardzo wyraźny sposób komplikuje to sytuację prawną wnioskodawcy, którzy nie są pewni, w jakim trybie mogą żądać dostępu do informacji publicznej. Są w zasadzie odsyłani do przepisów, które albo nie regulują tego zagadnienia wprost, albo regulują go w sposób bardzo skomplikowany, powiedziałbym zbyt skomplikowany. Kolejnym bardzo dużym problemem w tym obszarze jest praktyka zawężania definicji informacji publicznej, czyli tutaj, żeby tak obrazowo przedstawić, odnoszenie się czy wyłączanie całej gamy informacji, w ogóle spod pojęcia informacji publicznej, podkreślę, nieograniczanie dostępu do niej, czyli nie wprowadzanie mechanizmów, które pozwalają na skutek wydanej decyzji odmownej też polemizować merytorycznie z tą odmową, ale wyłączenie, twierdzenie, to taki już przykład jednego z naszych członków, zawsze się odwołuje do przykładu stołu, ja ponieważ stoję przy mównicy, to będzie to mównica, że ta mównica nie jest mównicą, tak? Mówienie, że jakaś informacja nie jest informacją, i to takie z dwóch, może bardziej głośnych przykładów, które miały miejsce w ostatnim roku, to kwestia wyłączenia dostępu właśnie z powołaniem się na to, że nie jest to informacja publiczna, do opinii, które prezydent uzyskał w toku jeszcze poprzednich zmian w ustawie OFE, i też wyłączenie na tej samej podstawie dostępu do korespondencji urzędników państwowych przy okazji nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej sprzed dwóch lat, co też wskazuje, czy pokazuje, jak ważnym narzędziem jest dostęp do informacji publicznej, chociażby jeżeli chcielibyśmy zapoznać się z przebiegiem procesu legislacyjnego. Też niepokojące, i tu trzeba może w tym momencie zwrócić uwagę na jeden aspekt, który jest związany też pewnie część z Państwa, bo wszyscy nawet słyszeliście o wniosku, który do Trybunału Konstytucyjnego zgłosił pierwszy prezes Sądu Najwyższego, w którym kwestionuje w zasadzie całą ustawę. No w mojej ocenie, w naszej ocenie, jest to no, takie nadużycie pewnych uprawnień konstytucyjnych, ponieważ ten wniosek jest de facto wnioskiem we własnej sprawie związanych z postępowaniami, które dotyczą przejrzystości działania Sądu Najwyższego, więc tym bardziej taka praktyka jest niepokojąca, że stara się wywrócić pierwszy prezes Sądu Najwyższego te przepisy, które regulują dostęp do informacji publicznej. Kolejnym punktem to jest niewystarczająca ilość i jakość informacji publikowanych w biuletynach informacji publicznej. O tym często się mówi, w zasadzie mówi się od roku 2005, kiedy te przepisy dotyczące biuletynów informacji publicznej w pełni weszły w życie, ale to wiąże się jeszcze z jednym aspektem. Dosyć często mamy do czynienia z takimi opiniami, że dostęp do informacji publicznej jest w Polsce nadużywany, że
obywatele, obywatelki zbyt często pytają się o różne rzeczy, komplikując tym samym pracę urzędów. Tymczasem nie jest do końca tak, jak też wynika z badań, które teraz są w trakcie opracowywania, więc jeszcze pełnych danych Państwo w raporcie nie znajdziecie, ale pewne przykłady już tak, tych wniosków wcale nie jest tak dużo. W średniej wielkości gminie to jest między 20 a 80 wniosków rocznie. To nie jest dużo, ale dlaczego mówię o tym w kontekście Biuletynu Informacji Publicznej? Dlatego, że jeżeli informacja znajduje się w takim biuletynie, nie trzeba jej udostępniać na wniosek. To też jest sposób, żeby obywatele mniej pytali, ale w sensie mniej pytali, składali tych wniosków, bo tą informację o interesujących ich działaniach czy organów samorządu terytorialnego, czy administracji centralnej znajdą w BIP-ie, więc to też jest duży problem, którego rozwiązanie jest w interesie zarówno osób pytających, jak i instytucji, które mają odpowiadać. No i to jest też kolejny problem, mimo tego, że te wnioski muszą być składane, bo w BIP informacji nie ma. W dalszym ciągu prawie 50% jednostek samorządu terytorialnego w ogóle nie odpowiada na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, bądź odpowiada z bardzo dużym opóźnieniem, często po tym, jak to zostanie przez obywateli, zostanie do tego zdyscyplinowane. Ten problem jest trochę mniejszy na poziomie administracji centralnej, ale w dalszym ciągu to jest co piąty przypadek, tak można określić, kiedy tej odpowiedzi nie ma, więc no, tu też jest jednak argument za tym, żeby w rekomendacjach zaproponować określone rozwiązanie. No, pierwszy wniosek dość oczywisty, to zbytnie rozproszenie przepisów powinno zostać usunięte i przepisy powinny zostać ujednolicone. Zresztą taki postulat przyświecał też twórcom ustawy w 2001 roku, żeby była to ustawa matka. To się nie udało i też mamy do czynienia, już mówię z punktu widzenia praktyka, który stara się śledzić legislację dotyczącą dostępu do informacji publicznej, z olbrzymią ilością przepisów, które bądź odmiennie regulują dostęp do informacji publicznej, bądź wprowadzają jakieś wyłączenia, a które nie znajdują swojego odzwierciedlenia w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Czasami bardzo ciężko jest się zorientować, w którym miejscu, w której ustawie jakieś istotne dla dostępu do informacji publicznej przepisy zostaną wprowadzone. Zmiana koncepcji funkcjonowania BIP-ów. I to nie chodzi o to, co w tej chwili zostało w pewnym sensie potwierdzone, mianowicie o scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, bo to jest tylko narzędzie. Tutaj chodzi o konkretne kwestie i zasady umieszczania informacji w BIP-ie, co jest równoznaczne ze wskazywaniem, to by była sytuacja idealna, wyraźnego katalogu informacji, które muszą obowiązkowo znaleźć się w BIP-ie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli postuluję sankcje za niepublikowanie informacji, to jasne musi być wskazanie, jakie informacje obowiązkowo muszą znaleźć się w BIP-ie. To do tej pory występuje bardzo wyspowo, a praktycznie w ogóle nie występuje kolejny element, mianowicie określanie, w jakim terminie w BIP-ie ma coś się znaleźć. Często mamy do czynienia albo, że ma znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej, albo że niezwłocznie ma się znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast wskazane byłoby każdorazowe, w miarę możliwości oczywiście, określanie tego, w jakim terminie to powinno się znaleźć. Znowuż kolejny postulat związany również z tym brakiem responsywności, brakiem odpowiedzi na wnioski, to jest kwestia opracowania i realizacji strategii promowania przejrzystości wśród urzędników. No niestety z naszych doświadczeń wynika, że zdarzają się różne szkolenia, które są organizowane i to są też takie szkolenia, w którym wprost w programie pisze się: nauczymy Was kluczków prawnych, jak odmówić dostępu do informacji publicznej, albo całe szkolenie kilkugodzinne właśnie poświęcone odmowie dostępu do informacji publicznej. Nie mamy wrażenia, że tego typu szkolenia akceptowane i też finansowane, to głównie akurat pije do sfery samorządowej przez jednostki samorządu terytorialnego, wpływają pozytywnie na to, żeby ten prawie 50-procentowy próg nieodpowiadania na wniosków jakoś usunąć. Tu też wskazane by było
w tym kontekście, czy przy realizacji tej strategii, zastanowienie się nad tym, żeby artykuł 23 ustawy, czyli artykuł, który wprowadza odpowiedzialność karną za nieudostępnienie informacji publicznej, był realizowany w sposób, czy był egzekwowany rzeczywiście w sposób bardziej rzetelny. To też jest duży problem z funkcjonowaniem tej ustawy. Zmiana regulacji dotycząca ponownego wykorzystywania informacji publicznej, wprowadzone przepisy, czy może tryb, który te przepisy określają odnośnie ponownego wykorzystywania, on w bardzo duży sposób wpłynął na ograniczenie dostępu każdego do informacji publicznej. Coraz częściej, na przykład, nie wiem, czy to znowuż wynika z jakichś szkoleń, czy z marketingu szeptanego, ale na przykład w województwie warmińsko-mazurskim normą praktycznie staje się, że jeżeli pytają się o informacje blogerzy czy dziennikarze, otrzymują informacje, że muszą złożyć to na formularzu specjalnie określonym rozporządzeniem, że chcą tę informację ponownie wykorzystywać, a oni chcą mieć po prostu dostęp do tej informacji. Często te sprawy trwają dosyć długo, żeby ten dostęp uzyskać. Już w tej chwili mamy kilkanaście wyroków sądów administracyjnych, czyli co najmniej kilkanaście spraw, które aż do tego szczebla dotarły, gdzie próba wykorzystania, ponownego wykorzystywania informacji publicznej tego trybu spowodowała to, że dostęp do informacji został ograniczony. No i proszę Państwa, ostatni taką rekomendację, trochę moje marzenie, żeby w ocenie skutków regulacji też badać wpływ projektowanych przepisów na jawność i przejrzystość działania tych wszystkich podmiotów zobowiązanych, to żeby krótko uzasadnić, to ma to swoje uzasadnienie właśnie w tym, że po pierwsze te przepisy są rozproszone, często nie wiemy w rezultacie już, jak dopiero przepis będzie w mocy, zauważamy, jaki to jest olbrzymi wpływ, i to też trzeba powiedzieć, dosyć jest zauważone, czy wyraźnie również w sprawach, którymi Rzecznik Praw Obywatelskich się zajmuje, właśnie dotyczących próby eliminacji przepisów z innych ustaw, które w sposób znaczący ograniczają dostęp do informacji publicznej. Więc taka refleksja dotycząca tej przejrzystości już na poziomie oceny skutków regulacji wydaje się pożądana, też dlatego, że pozwoli nam jakoś wyprzedzić te problemy, które się pojawiają, i też usytuować tego obywatela w tym, że ma pewność, w jaki sposób ten dostęp do informacji publicznej w jego przypadku będzie wyglądał i jakie ma gwarancje w realizacji swoich konstytucyjnych praw. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam oczywiście do lektury całego raportu, czy też oczywiście tej części poświęconej dostępowi do informacji publicznej, chociaż tak tylko tam jest zarys problemów, ale pokazuje to, jak ten system w tej chwili wygląda. Jeszcze dodam od siebie to, że te punkty, które zostały przyznane, dają pewną szansę poprawy. Także bardzo gorąco liczę na to, że liczymy na to, żeby rzeczywiście zgodnie z deklaracjami rząd rozpoczął pracę nad tym, żeby te oceny po naszym sprawdzeniu w kolejnych latach się poprawiły. Bardzo dziękuję. Dosyć mocno wiąże się z częścią przygotowaną przez mojego poprzednika, ponieważ to jest pokazanie, chcę pokazać, jak problemy związane z informacją publiczną łączą się jeszcze z dodatkowymi problemami technicznymi i kompletnym brakiem wiedzy dużej części urzędników, bo czym są otwarte dane i dlaczego one są tak właściwie istotne, bo przynajmniej z informacją publiczną chyba każdy z nas wie. Dane to są informacje i cyfry, liczby, a także spisy produkowane przez jednostki realizujące zadania publiczne, czyli to mogą być na przykład dane pogodowe, mapy, czyli geodane, lokalizacje szkół i przystanków autobusowych, rozkłady jazdy, czy też wszyscy korzystamy z jakichś takich transportoidów, czy jak dojadę.pl. Informacje o opóźnieniach pociągów lub komunikacji miejskiej, co myślę wszystkim dojeżdżającym metrem dzisiaj się bardzo przydało. Dane statystyczne, które są trzymane przez Główny Urząd Statystyczny, ale na przykład też informacje ze spraw
wszystkie sprawozdania, wszystkie listy obecności i to wszystko, co jest generowane przez administrację publiczną. Dane są przydatne wtedy, kiedy spełniają kilka warunków, kiedy są kompletne, a w tym momencie żaden przepis prawa nie gwarantuje ich kompletności, kiedy są w formacie źródłowym, a nie w formacie wynikowej analizy, bo co nam z tego, że dowiemy się, że 50% posłów kupiło sobie samochód, na których nie stać, kiedy my sami nie jesteśmy sobie w stanie zobaczyć, którzy to posłowie i tak dalej. Musimy mieć dostęp do danych źródłowych. Dane powinny być aktualne, bo co nam przychodzi z rozkładu jazdy sprzed 14 dni czy sprzed 2 miesięcy, kiedy nas interesuje to, co się dzieje dzisiaj. Dane powinny być w formacie maszynowo-przetwarzalnym. To nie powinien być skan, co się najczęściej zdarza na naszych stronach internetowych, tylko to powinien być jakiś sensowny format danych. Dane powinny być dostępne dla wszystkich, a nie tak na przykład dane pogodowe tylko dla wybranych, którzy płacą jakieś spore pieniądze za dostęp do nich. I dane powinny być dostępne, a nie rozproszone po tysiącach serwerów. No i jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w praktyce, niestety nie mamy całościowych uregulowań prawnych. Nie ma jednej ustawy, która by wszystkie te elementy zbierała w całość. Najczęściej korzystamy albo z ustawy o dostępie do informacji publicznej, która jest bardzo niedoskonała pod tym względem. Troszkę nam daje ustawa o administracji podmiotów realizujących zadania publiczne, a konkretnie takie rozporządzenie do tej ustawy wydane, czyli Krajowe Rady Interoperacyjności, które tam teoretycznie mówią, że wszystkie systemy informatyczne administracji publicznej powinny być w stanie rozmawiać z innymi systemami, co oznacza, że powinny być w stanie wymieniać dane, co oznacza, że te dane się powinny znikać w ciągu. No w praktyce to niestety nie działa. Drugim dużym problemem jest coś takiego, że ustawa przewidziała stworzenie tak zwanego CRIP-u, czyli Centralne Repozytorium Informacji Publicznej. To ma być system informatyczny, w którym miały się znaleźć, ten system źródłowy miał temu powstać, miały się znaleźć dane publiczne, szczególnie istotne dla innowacyjności naszego kraju. Niestety nie wiemy po pierwsze, jakie to mają być dane, po drugie, jak one mają być tam publikowane. Nie ma ciągle jeszcze rozporządzenia dotyczącego CRIP-u, chociaż są świetne przykłady za granicą, w jaki sposób to można zrobić, więc odpowiem to za chwilę. Kolejnym problemem bardzo istotnym jest to, że w naszych urzędach ciągle mało popularne są elektroniczne systemy obiegu dokumentów. Ciągle mnóstwo urzędów, ale w administracji centralnej to się zmienia, w administracji lokalnej oraz w instytucjach innych ciągle króluje papier, pieczątka, podpis. Co gorsza, często jest to usankcjonowane prawnie, bo prawo wymaga podpisu i pieczątki, co ciężko zrobić w systemie elektronicznego dostępu dokumentów. Dane, które są we władaniu jednostek samorządowych czy jednostek administracji są rozproszone i nieskatalogowane w taki sposób, że ludzie z jednego korytarza nie wiedzą, co ma tak naprawdę ludzie z drugiego korytarza, często ponownie generują te same informacje. Gdyby te dane były skatalogowane, już nawet pomijając to, że obywatele mogliby być do nich łatwiejszy dostęp, sam urząd wewnętrznie mógłby sensownie działać, wymieniać między sobą informacje. Brakuje w związku z tym, to jest efektem tak naprawdę braku jakichś dobrych praktyk związanych z udostępnianiem danych. Brakuje wiedzy urzędników, w jaki sposób dane powinny być tworzone, w jaki sposób powinny być udostępnione. W związku z tym urzędnicy faworyzują, tak to określiłem, wygodne rozwiązania, bo najprościej jest wrzucić do internetu plik PDF albo wydrukować coś, zeskanować i wysłać komuś mailem, niż umieścić w formacie źródłowym, czyli nie wiem, w formacie arkusza kalkulacyjnego, w którym były zbierane dane, w formacie bazy danych, przecież bazy danych są wykorzystywane też, potrafią wyeksportować dane do sensownych, przetwarzalnych maszynowo formatów, tak żebyśmy jako obywatele mogli sobie je zanalizować. W dalszym ciągu interoperacyjność, czyli umiejętność rozmawiania z innymi systemami informatycznymi nie jest głównym warunkiem nowo projektowanych systemów informatycznych. Jest potężna niechęć urzędników do publikowania danych. I to jest zarówno w przypadku instytucji takich jak, nie wiem, Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które zarabiają na tych danych i dla nich to jest rzeczywiście jakiś duży problem. Chociaż z drugiej strony, dlaczego jednostka finansowana z naszych podatków ma jeszcze zarabiać na tym, co stworzyła z naszych podatków, ale też bardzo często jest tak, że urząd nie chce opublikować jakichś danych, ponieważ uważa, że one zostaną wykorzystane w celach komercyjnych.
jakby to był jakikolwiek problem. To oznacza, że w tym momencie urząd odcina od jakichś zbiorów informacji zarówno obywateli, jak i firmy. Komisja Europejska obliczyła, że rocznie otwarcie danych należących do jednostek publicznych wygenerowałoby w całej unijnej gospodarce 40 miliardów euro każdego roku. Myślę, że jest to dosyć znaczna suma i kolejne kraje się otwierają i gospodarki już dzięki temu się rozwijają. Nasza niestety jeszcze jest trochę do tyłu, jeżeli o to chodzi. No i wreszcie najgorsza rzecz, dane będące lub opublikowane przez urzędy nie są aktualizowane, w związku z czym ja jako osoba chcąca je zanalizować lub wykorzystać nie wiem, czy to są dane sprzed pół roku, sprzed miesiąca, czy sprzed godziny. Przygotowaliśmy w związku z tym kilka rekomendacji, które nie wymagają jakichś wielkich zmian prawnych, ale są prostsze do wprowadzenia. Przede wszystkim powinno się wprowadzić obowiązek, że jeżeli już jakieś dane są publikowane, one powinny być w otwartym formacie danych. W otwartym formacie danych, czyli w takim formacie, do którego specyfikacja jest dostępna. Co to oznacza? Oznacza to, że żeby odczytać jakiś plik, nie muszę kupować arkusza, pakietu biurowego za ileś tysięcy złotych albo bazy danych za ileś set tysięcy złotych, tylko jest to zapisane to w takim formacie, że średnio zdolny programista, nawet jeżeli nie istnieje już rozwiązanie darmowe na rynku do otwarcia i zanalizowania tych danych, że średnio zdolny programista jest w stanie te dane wziąć taką specyfikację na papierze i jest zobaczyć coś w tym pliku i zanalizować zawartość tych danych. Powinno się zagwarantować dostęp do tych danych, bo ciągle tak naprawdę korzystamy z ustawy o dostępie do informacji publicznej, która ma mnóstwo wyłączeń. Główny Urząd Statystyczny bardzo niechętnie dzieli się danymi źródłowymi swoimi. Są problemy z kwestiami prawnoautorskimi. To widać chociażby na stronach internetowych urzędów, które umieszczają notki copyrightowe mówiące zakaz wykorzystania bez zgody albo copyright by, nie wiem, Sejm czy ministerstwo takie czy inne. Ta notka jest myląca, ponieważ urząd nie ma prawa położyć takich danych ochroną prawa autorską, ale jednak to próbuje. Krzysztof przede mną już wspomniał, że przydałaby się reforma biuletynów informacji publicznej. Ja do tego dorzucę fakt, że taki pomysł, że biuletyny informacji publicznej powinny dawać możliwość publikowania danych, otwartych danych, a nie tylko informacji, czyli nie tylko protokołów z posiedzenia Rady, ale też plików zawierających dokładne wyniki głosowań w formie prostego przetworzenia. Oprócz tego powinien zostać wprowadzony nakaz, że jeżeli instytucja tworzy jakiś nowy zbiór danych lub go aktualizuje, to ten zbiór danych już istnieje w jakimś sensownym formacie. Ten zbiór danych od razu powinien być publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie zwiększa to w żaden znaczący sposób ani obłożenia pracą, ani kosztowo danego urzędu, a dzięki temu za kilka lat, w związku z tym prawie bezkosztowo, będziemy mieli pełne repozytoria otwartych danych bez konieczności wielkiej rewolucji. W związku z tym, że nie ma ciągle rozporządzenia dotyczącego Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, mamy taką sugestię, żeby to Centralne Repozytorium było wzorowane na gotowych rozwiązaniach stosowanych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Australii. Tam są takie portale data.gov czy data.gov.uk, na których możemy znaleźć dziesiątki tysięcy zbiorów danych, począwszy od geodanych, od lokalizacji przystanków autobusowych, poprzez dokładne dane budżetowe. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, budżet naszego kraju, bardzo trudno jest znaleźć wersji, którą można załadować do arkusza kalkulacyjnego. Możemy za to sobie znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów PDF, który sobie możemy wydrukować i przepisać. Nie jesteśmy w stanie my jako obywatele zobaczyć, na co my jako obywatele łożymy, ponieważ to wszystko jest tylko w formie PDF-a. Warto stworzyć zbiór dobrych praktyk udostępniania danych, korzystać z doświadczeń, i tu się przydaje Open Government Partnership, korzystać z doświadczeń innych państw, bo oni przechodzili już ścieżkę związaną z otwieraniem danych, oni już mają doświadczenie, wiedzą, gdzie są jakieś ślepe zaułki, gdzie jakie są dobre praktyki, skorzystać z ich doświadczeń i stworzyć taki zbiór dobrych praktyk i go egzekwować. No i najważniejsza rzecz, należy wyedukować osoby odpowiadające za pracę nad danymi w różnych instytucjach, ponieważ te osoby muszą wiedzieć, że wrzucenie skanu PDF-a na stronę nie jest otwarciem danych. Dopóki tego nie zmienimy, daleko nie zajdziemy. Jeżeli chodzi o ocenę, którą wystawiliśmy w naszym raporcie, jeżeli chodzi o prawo,
to ona jest troszkę wyższa, ponieważ co prawda prawo jest porozrzucane i niekompletne, ale za to strategia sprawne państwo dużo obiecuje. Jak wiadomo, strategia nie jest dokumentem obowiązującym. Ale jest to krokiem w bardzo dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o praktykę, może być w naszym kraju wyłącznie lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W dokumentach dotyczących Open Government Partnership problem przeciwdziałania korupcji jest jednym z kluczowych. On występuje również, jest wspomniany w strategii Sprawne Państwo 2020. I teraz naszą ocenę polityki antykorupcyjnej rządu przedstawi Grażyna Czubek z Fundacji Ministerstwa Nowatorego Programu Odpowiedzialne Państwo. Witam Państwa serdecznie. Jak już wspomniała Grażyna, jednym z ważnych postulatów OGP jest prowadzenie przez państwa odpowiedzialnej polityki antykorupcyjnej. W strategii Sprawne Państwa 2020 tylko w bardzo różny sposób zapisane jest konieczność prowadzenia tej polityki. Mianowicie zapisano w niej, że realizowana będzie skoordynowana polityka antykorupcyjna w oparciu o spójny rządowy program antykorupcyjny. Opracowanie i wdrożenie tego programu powinno służyć zmniejszeniu poziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji, a także zwalczanie przestępczości korupcyjnej. Tyle zapisów w dokumentach. My na potrzeby raportu spróbowaliśmy zdefiniować politykę antykorupcyjną. Zdefiniowaliśmy ją bardzo szeroko. Jest to całościowa koncepcja władz dotycząca tego, w jaki sposób państwo zamierza długofalowo walczyć z zagrożeniami korupcyjnymi i im przeciwdziałać. Odnieśliśmy się w naszym raporcie do ram prawnych i instytucjonalnych. Oceniliśmy również praktykę działań. Ocena ram prawnych wypadła lepiej, bo okazuje się, że jednak mamy dosyć dobrze przygotowane ramy prawne polityki antykorupcyjnej, dosyć nieźle zaprojektowane instytucje. Oceniliśmy ją na trójkę. Niestety praktyka realizacji tej polityki wypada dużo gorzej. Oceniliśmy ją na dwójkę. A teraz chciałabym odnieść się do konkretnych problemów, które zidentyfikowaliśmy w raporcie. Pierwszy podstawowy to jest brak polityki antykorupcyjnej opartej o rządowy plan antykorupcyjny. Od roku 2002 do 2009 realizowane były dwa programy, rządowe programy antykorupcyjne. W roku 2009 zakończono realizację tego projektu. Podczas przyjmowania sprawozdania z realizacji drugiego etapu realizacji projektu strategii antykorupcyjnej, Rada Ministrów rekomendowała przygotowanie kolejnego takiego planu. Za jego przygotowanie odpowiedzialnym jest minister spraw wewnętrznych. I tak od roku 2010 przygotowywany jest rządowy plan przeciwdziałania korupcji. Do chwili obecnej zostały przygotowane cztery jego wersje. Pierwsza obejmowała lata 2011-2014, następna 2012-2016, trzecia 2013-2018, a ostatnia czwarta 2014-2019. Trzy lata, w zasadzie nawet cztery, na przygotowanie odpowiedzialnego, dobrze zbudowanego programu przeciwdziałania korupcji, to jest czas wystarczający. Można było przygotować dobry program, w którym przewidziano dobry katalog działań do wprowadzenia. Zaprojektowano odpowiednie ramy prawne, ramy finansowe, jak również przewidziano odpowiednie mechanizmy kontroli. Niestety w programach, które przeglądaliśmy, widzimy dużo słabości. Po pierwsze, przygotowane zadania są rozmieszczane w kolejnych programach. W pierwszych trzech programach nie było zaprojektowanych żadnych specjalnych ram finansowych na realizację tego projektu. Zadania, które byłyby realizowane w ramach programu, miały być realizowane z budżetów instytucji. Wprowadzono takie ogólne mechanizmy kontroli.
Podsumowując, konkludując, przygotowywany plan, kolejna jego wersja czwarta, cały czas nie stanowi jeszcze takiego optymalnego planu, jakiego byśmy oczekiwali od rządu. Kolejny problem to istniejące ramy prawne wymagają uporządkowania, dopełnienia i zmiany. Jak napisaliśmy w raporcie, ramy prawne budujące politykę antykorupcyjną przyjęte ramy prawne pozwalają budować politykę antykorupcyjną. Polska jest stroną 6 konwencji międzynarodowych, które za cel mają przeciwdziałanie korupcji. Do kodeksu karnego wprowadzono penalizację różnych typów przestępstw korupcyjnych. Zostało wprowadzone też wiele innych ustaw, które pozwalają realizować politykę antykorupcyjną. Dwie, do których chciałabym się tu odnieść, to pierwsza to ustawa antykorupcyjna, czyli ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby sprawujące funkcje publiczne. Jest to w zasadzie jeden z zasadniczych mechanizmów, który przeciwdziałania korupcji, który od samego początku jest krytykowany. Po pierwsze za to, że za niską efektywność w ogóle. Po pierwsze za to, że brakuje przepisów, które jednoznacznie odnosiłyby się do kwestii konfliktu interesów, jak również za mało wydolny mechanizm kontroli składania, a przede wszystkim kontroli oświadczeń majątkowych. Od dawna też zalecana jest nowelizacja bądź też wprowadzenie nowej ustawy antykorupcyjnej. Takie próby były ostatnio podejmowane w 2009-2010 roku. Pełnomocnik rządu do spraw przygotowania programu zapobiegania nieprawidłowości w instytucjach publicznych przygotowała dwa takie projekty. Pierwszy to był projekt ustawy, drugi to był projekt założeń, z tym, że prace nad tymi obydwoma projektami wyszły poza poziom rządowy. Kolejna rzecz to służba cywilna. Służba cywilna, która została powołana do profesjonalnego, zawodowego, rzetelnego administrowania zadaniami państwa, powinna zapewniać ciągłość funkcjonowania administracji bez niezależnie od zmieniających się rządów. Jednak zapisy prawne, które regulują funkcjonowanie służby cywilnej, też nie budują optymalnych ram zapobiegania korupcji. Wskazujemy tutaj na takie problemy, jak próby, jak zapobieganie upolitycznianiu najwyższych stanowisk urzędniczych, czy na przykład łagodzenie procedur naboru na najwyższe stanowiska. Kolejny problem to jest brak niezależnej instytucji, która odpowiada za prewencję korupcji. Przypomnijmy, że Polska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, w której zapisane jest prowadzenie efektywnej polityki antykorupcyjnej, jak również wprowadzenie, czy też stworzenie takiej instytucji, która zajmowałaby się zapobieganiem korupcji. Co prawda w uzasadnieniu powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazano na to, że stworzenie biura jest realizacją zapisów konwencji, to jednak zakres zadań, który został przyporządkowany biuru, nie stanowi realizacji zapisów konwencji. Przypomnijmy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne to jest służba specjalna, która została powołana do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, jak również do jej zadań należy rozpoznanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządowych i innych. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma również wpisane ustawowo ponadto zobowiązanie do prowadzenia działalności analitycznej i powoli od 2009 roku rozwija prowadzenie tej działalności, głównie poprzez wydawanie różnego typu wydawnictw, kilkanaście publikacji zostało zamieszczonych na stronach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Został przygotowany też taki podręcznik poradnik dla urzędnika, na bazie którego zostały przygotowane szkolenia dla urzędników administracji centralnej i samorządowej. Chciałam przypomnieć, że formuła działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego od samego początku budziła też pewne wątpliwości. Pytanie dotyczyło tego, na ile i czy służba specjalna, która ma bardzo szerokie kompetencje i polega pod premierowi, nie będzie wykorzystywana instrumentalnie w walce politycznej. Opisywane przez media w latach 2006-2009 działania, które podejmowało Centralne Biuro Antykorupcyjne,
no, były działaniami bez zachowania neutralności politycznej. Wprowadzone w roku 2010 zmiany do ustawy nie odnosiły się w żaden sposób do kwestii właśnie ochrony prawnej przed upolitycznieniem czy podejmowaniem decyzji uznaniowych. Tak jak powiedziałam, Centralne Biuro Antykorupcyjne powoli prowadzi, zaczyna prowadzić działalność o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, jednak cały czas brakuje komórki, która byłaby odpowiedzialna za edukację antykorupcyjną, za prewencję, za prowadzenie działalności analityczno-badawczej, za koordynowanie polityki antykorupcyjnej. A działania, które prowadzi biuro, nie zaspokajają ogromnego zapotrzebowania, które istnieje w tym obszarze. Rzadko wprowadzane są w instytucjach publicznych również systemy zapobiegania korupcji. Brakuje modelowych rozwiązań. Instytucje, które chcą wprowadzać takie rozwiązania, są skazane na siebie. Muszą same poszukiwać takich programów, same muszą je wprowadzać. Najczęściej stąd, dlatego też najczęściej decydują się na wprowadzanie rozwiązań miękkich, to znaczy kodeksów etyki, czy też prowadzone są szkolenia z zakresu etyki. A metody prewencyjne to jednak coś więcej. To jest wprowadzenie do pragmatyki służbowej, do zasad funkcjonowania instytucji właśnie mechanizmu zabezpieczających przed korupcją i systemów informowania, bezpiecznego informowania o nieprawidłowościach. Przechodzimy tutaj do kolejnego problemu, mianowicie do kwestii ochrony z tak zwanych sygnalistów, czyli osób, które w dobrej wierze zgłaszają nieprawidłowości w swoich miejscach pracy. Otóż Polska jako strona konwencji Narodów przeciwko korupcji i cywilnoprawnej konwencji Rady Europy o korupcji zobowiązana jest do wprowadzania tego typu mechanizmów obronnych. Jednak przepisy, które obowiązują, są przepisami szczątkowymi i rozproszonymi, co utrudnia dotarcie do nich i ich wykładnie. Najbardziej szeroko sygnaliści chronieni są poprzez kodeks pracy. Ochrona ta jednak oparta jest na przepisach ogólnych, które nie obejmują specyfiki spraw sygnalistów. Ponadto kodeks pracy chroni tylko i wyłącznie osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę. Nie trudni osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne, czy osób chociażby powoływanych na swoje stanowiska. Ponadto w ograniczonym zakresie chroniona jest też tożsamość osób informujących. Nie ma też regulacji, które zachęcałyby pracodawców do wprowadzania wewnętrznych systemów informowania o nieprawidłowościach. I w związku z tym tylko nieliczne instytucje publiczne przyjmują, i to tylko szczątkowe, częściowe takie rozwiązania. Są to najczęściej linie telefoniczne bądź też e-mailowe linie informacyjne. Kontrola i nadzór nad wydawaniem środków publicznych. Kolejny bardzo ważny problem, mianowicie myśleliśmy tutaj o kontroli nad wydawaniem środków publicznych pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Do sprawowania takiej kontroli powołane są biura audytu wewnętrznego w KPRM-ie, Departament Kontroli i Nadzoru, jak również Najwyższa Izba Kontroli. Jednak te kontrole i nadzór nie są zbyt skuteczne w urzędach. W jednym z raportów z 2012 roku, przygotowanym właśnie w Departamencie Kontroli i Nadzoru, stwierdzono, że bardzo często sam cel kontroli definiuje się jako przestrzeganie prawa, a nie jako optymalne wykonywanie zadań publicznych. Dominuje taki nadzór typu ad hoc i ex post. Ponadto nie ma ujednoliconych przepisów dotyczących polityki nadzorczej. Również Najwyższa Izba Kontroli, która bada wydatkowanie funduszy publicznych i zarządzanie majątkiem publicznym, przygotowuje wnioski pokontrolne, jednak uwzględnianie tych wniosków pokontrolnych nie podlega żadnym sankcjom, stąd też duża część instytucji ignoruje te wnioski. Jednym z ważnych rezultatów kontroli NIK-u są
wnioski de lege ferenda, czyli takie wnioski dotyczące zmian prawnych, postulowanych zmian prawnych. Przytoczę tylko przykład. W 2011 roku zostały przedstawione 33 wnioski dotyczące zmian prawnych, 26 miało dotyczyć zmian w ustawach, 7 w rozporządzeniach. I do lutego 2013 roku w pełni zostały zrealizowane tylko 4 wnioski. Teraz króciutko i szybko nasze rekomendacje dotyczące tego, co należy zmienić. Pierwsza rzecz to oczywiście przede wszystkim należy opracować i przyjąć długofalową krajową strategię antykorupcyjną, która będzie zawierała konkretne rozwiązania, czyli konkretne zobowiązania do realizacji, będzie miała określone ramy finansowe i mechanizmy, które będą pozwalały na kontrolę jej realizacji. Jest to oczywiście zadanie leżące w kompetencji rządu, ale aby taka długofalowa strategia mogła być realizowana przez kolejne rządy, tak naprawdę potrzebne jest wsparcie pozostałych sił politycznych, a zatem powinna być przygotowana we współpracy z innymi siłami politycznymi. Strategia powinna być dokumentem i ponadpartyjnym, i realizowanym przez kolejne rządy. Konieczne jest również wprowadzenie modelowych rozwiązań dotyczących prowadzenia programów prewencyjnych w instytucjach publicznych, jak również powołanie komórki, która wspierałaby wprowadzenie tego typu programów. Myśleliśmy o tym, że warto było rozważyć reformę Centralnego Biura Korupcyjnego i przekształcić, tak jak postulowano też wcześniej, Centralne Biuro Antykorupcyjne w taką wielofunkcyjną agencję i rozszerzyć jego kompetencje analityczne oraz funkcje, które pozwalałyby właśnie na tworzenie polityki antykorupcyjnej, prowadzenie działalności edukacyjnej i czuwanie nad programami prewencyjnymi. Oczywiście należy też uporządkować regulacje dotyczące konfliktu interesów i kwestii składania oświadczeń majątkowych. Powinny być one objęte jednym spójnym dokumentem prawnym, w którym przedstawione by były wszystkie osoby, które pełnią funkcje publiczne, zostałyby zidentyfikowane problemy dotyczące konfliktu interesów, a również przede wszystkim rozwiązane kwestie prowadzone modelowo rozwiązane i dotyczące składania oświadczeń majątkowych. Uważamy też, że wszystkie oświadczenia majątkowe składane przez osoby pełniące funkcje publiczne powinny być jawne. I ostatnia rzecz, chcielibyśmy też postulować wzmocnienie i egzekwowanie zasad kontroli zarządczej, również wzmocnienie NIK, chociażby przez wprowadzenie obowiązku reagowania przez instytucje kontrolowane na wnioski NIK-u. No i uważamy, że też większy nacisk należy położyć na rozwijanie programów edukacyjnych i edukacji antykorupcyjnej dla pracowników instytucji publicznych. Dziękuję bardzo. Ostatnim obszarem, który analizujemy w naszym raporcie, jest otwartość procesów decyzyjnych. Jest to ostatni, ale wcale nie najmniej ważny. I proszę Grzegorza Makowskiego, szefa programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Badurego, o prezentację. Postaram się nie przedłużać, już praktycznie wyczerpaliśmy czas, a nie już miałem okazję mówić. Więc przechodząc od razu do meritum. To nie jest aż tak źle oceniony obszar i mam wrażenie, że wbrew sobie powiem, że tutaj się poprawia, być może najszybciej, ta poprawa nie jest aż tak szybka i efektywna, jakbyśmy oczekiwali, ale jednak tutaj, jeśli chodzi o otwartość procesów decyzyjnych, nie jest aż tak źle. My mamy mnóstwo rozwiązań, tych regulacji prawnych, rozwiązań instytucjonalnych, ustaw, rad, rozporządzeń, regulaminów. I analizując ten problem, też zajmując się w przeszłości tą kwestią, mam wrażenie, że mamy wręcz tego za dużo i część z tych rozwiązań, które w tej chwili istnieją, jest mało efektywnych. Ja podam tylko dwa przykłady. No, ustawa o działalności lobbyingowej w procesie stanowienia prawa, która od tylu lat istnieje, a tylko udaje, że coś reguluje, a powinna tworzyć na przykład rzeczywiście dobry kanał komunikacji między lobbystami, między też profesjonalnymi, nieprofesjonalnymi, a decydentami.
I stąd też bierze się ten główny problem, a jednocześnie postulat, żeby trochę przejrzeć ten stan prawny i go uporządkować, na przykład wycinając albo zmieniając tego rodzaju rozwiązania, które są nieefektywne. Druga kwestia problematyczna, która bierze się z tego rozproszenia i czasami wręcz nadmiaru, to jest jakość tych rozwiązań i taka niespójność. Ja podam przykład regulaminu Sejmu w punktach, które on dotyczy organizacji wysłuchania publicznego. Ostatnio miałem nawet okazję sam zetknąć się z tym problemem. On narzuca bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o udział w wysłuchaniu publicznym. Trzeba zarejestrować się, trzeba przedstawić pełnomocnictwa ze strony organizacji, jeśli się reprezentuje jakąś organizację, instytucję itd., itd. Jednocześnie Senat, który w tym roku regulował sam samodzielnie, bez żadnej delegacji ustawowej, instytucję wysłuchania publicznego, uruchomił to w sposób bardzo przyjazny, dostępny. Można się zarejestrować przez stronę internetową, niepotrzebne są żadne oświadczenia. Tu w Sejmie wszystko się musi odbyć na papierze, z pieczątkami, z podpisami, co bardzo skutecznie zniechęca do udziału tak naprawdę w procesie decyzyjnym, zniechęca do używania tej cennej instytucji, jaką wysłuchanie publiczne jest. Warto byłoby się zastanowić nad pewnymi standardami, które poszczególne instytucje tworzą, wdrażają, później realizują. Jak mówię, to są tylko przykłady tego rodzaju problemów jest więcej. Jest też owa wielość tych rozwiązań instytucjonalnych. Jest co najmniej kilkadziesiąt rad działających przy ministerstwach, poprzez które obywatele mogą brać udział w procesach decyzyjnych, ale często te rady są, jak powiem, takie impotentne albo że ich rzeczywisty wpływ obywateli poprzez uczestnictwo w tych radach jest umiarkowany. No bo to wynika ze złego przepływu informacji, z tego, że one są zasypywane kwestiami, które nich tak naprawdę się nie zajmują, a znowu się docierają do nich te kwestie, którymi się powinny zająć. Przykład jeden, bardzo świeży, to był projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Jedna z zaprzyjaźnionych z nami organizacji zgłosiła problem, że w tym projekcie ustawy, w tym projekcie nowelizacji ustawy pojawił się przepis, który ma tworzyć, powoływać do życia Fundację Rozwoju Edukacji, która to następnie będzie realizowała projekty zlecane i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Znaczy w gronie organizacji, które się zajmują edukacją obywatelską, edukacją w szkołach, no, powstała uzasadniona obawa, że no to ograniczy możliwość tak naprawdę starania się o te środki, bo nie oceniając tego konkretnego rozwiązania, wydaje się, że tu właśnie proces konsultacji i wykorzystanie różnego rodzaju ciał, rad, które mogłyby być wykorzystane, no, nie został zrealizowany. No, ten projekt ustawy nie był dyskutowany na Radzie Działalności Pożytku Publicznego na przykład, która jest jednym z takich ważnych ciał konsultacyjnych, ważnych ciał dialogu obywatelskiego. I trzecia kwestia, trzeci problem to jest taki problem rzeczywiście braku takiej kultury dialogu, ale to też nie jest tylko rzecz sektora publicznego, urzędów, ale to jest też taki brak wiedzy po stronie obywateli, brak umiejętności włączania się w podejmowaniu decyzji, które no, przejawia się w konkretnych okolicznościach, na przykład kiedy konsultacje publiczne bywa, że często przekształcają się w tak naprawdę w konflikt, a wysłuchania publiczne, które powinny być wysłuchaniami, przekształcają się w konsultacje, chociaż nie powinny nimi być. Czym mówiąc krótko, my nie bardzo jako społeczeństwo, ale też jako konkretne grupy, na przykład urzędnicy, potrafimy używać tych instrumentów, które mamy. I bardzo szybko postulaty. Znaczy, to, o czym powiedziałem na początku mojego wystąpienia. Wydaje mi się, że powinien zostać dokonany taki solidny przegląd tych rozwiązań prawnych, którymi mamy. Częściowo należałoby się zastanowić nad ograniczeniem ich, bo to powoduje jednak zamieszanie i takie trudność w wykorzystaniu tych instrumentów. Ja jeszcze dodam tylko do tego zamieszania, które jest, że na poziomie lokalnym
różnego rodzaju formy udziału w procesach decyzyjnych, czym tutaj w raporcie się nie zajmowaliśmy szczególnie, ale są regulowane przez blisko 20 odrębnych ustaw. W 20 ustawach możemy znaleźć rozwiązania, których też obywatele mogą używać na różne sposoby. To powoduje bardzo, bardzo taką trudność wykorzystania tego. Jednocześnie no są takie newralgiczne elementy, procesy, na przykład proces rządowy, proces legislacyjny, gdzie my jako forum, ale też i inne gremia, na przykład Obywatelskie Forum Legislacji, które w części Państwa jest pewnie znane, no, widzimy, że potrzeba uregulowania kompleksowego w jednej ustawie udziału obywateli w konsultacjach publicznych, które dotyczą decyzji na poziomie rządowym, szczególnie decyzji legislacyjnych. W tej chwili patrzę na pana prezesa Gryskę, na ten postulat. Te kwestie są regulowane przez regulamin Rady Ministrów. Wydaje nam się, że właśnie dla takiej spójności, dla trwałości warto byłoby się zastanowić nad regulacją ustawową. To upowszechnianie wiedzy. Strategia Sprawne Państwo do 2020 jest pełna takich dobrych postulatów i no byłoby jeszcze lepiej, gdyby te postulaty dotyczące właśnie edukacji kadry urzędniczej, ale też promowania takiej wiedzy o rozwiązaniach umożliwiających partycypację, no rzeczywiście, żeby była realizowana. Tu podam przykład, patrzę na pana premiera Pawlaka, który no, uruchomił tak naprawdę platformę e-konsultacji. Ona już działa, jest w takiej ciągle jeszcze wersji beta. Mam wrażenie wersji testowej, ale mało kto o tym wie. No mało kto o tym wie, w związku z tym mało jest używana, więc tu naprawdę trzeba bardzo aktywnie się zaangażować i to jest obowiązek rządu, żeby wypromować te narzędzia, które powstają, istnieją albo powstaną w ramach realizacji strategii, mam nadzieję. I właściwie chciałbym tym zatem zakończyć, ponieważ czas już wyczerpaliśmy, a jednocześnie wrócić dosłownie na minutę do początku swojego wystąpienia, ponieważ ten mój obszar wiąże się z kwestią dialogu. No, trudno jest rozmawiać z władzą, trudno jest rozmawiać z rządem, trudno jest zachować tą otwartość, jeśli tego rządu nie ma. I myśmy bardzo się starali ściągnąć pana ministra Cichockiego i pana ministra Trzaskowskiego w ostatniej chwili, dosłownie te deklaracje obecności na tym wydarzeniu zostały odwołane. Uważam, że to bardzo źle, ponieważ jest tu sporo organizacji poważnych, 13 organizacji, które chcą rozmawiać, chcą konstruktywnego dialogu. I ten dialog jest bardzo trudno rzeczywiście w praktyce nawiązać, między innymi poprzez taką absencję na tego rodzaju wydarzeniach, nad czym bardzo ubolewamy, ponieważ nam się wydaje, że jedyną alternatywą to jest jakaś powtórka z akta, gdzie będziemy rozmawiać na ulicy albo innego rodzaju trudne decyzje, które wywołają opór społeczny i jakby wzmogą go przez to, że nie zostały wystarczająco przegadane bardziej jakby usystematyzowany sposób wykorzystania tych rozwiązań, które mamy. No i jeszcze jedno ubolewanie, zanim zaproszę Państwa na przerwę i krótką przed zorganizowaniem drugiego panelu, że dobrze by było, żebyśmy rzeczywiście przystąpili do tego inicjatywy Open Government Partnership, albo przynajmniej uzyskali jasność, ponieważ na chwilę przed odejściem pan minister Boni odwiedził szczyt OGP w Londynie, gdzie po raz kolejny pojawiły się niewyraźne, ale jednak deklaracje, że Polska przystąpi. No, dzisiaj żeśmy nie zdołali ściągnąć tutaj nikogo w randze ministra. I to trochę przypomina mi sytuację z okresu przedakcesyjnego, gdzie polski rząd bardzo często pokazywał się i mówił dużo dobrych rzeczy, ale też dużo obietnic przed Komisją Europejską, a jakby tutaj w kraju tej komunikacji brakowało, co na przykład było bardzo widoczne w sprawozdaniach z realizacji pierwszej strategii antykorupcyjnej, które były napisane tylko po angielsku i wysłane tylko do Komisji, a do polskiej opinii publicznej nie docierały.
stąd też wydaje mi się, że bardzo dobrze byłoby to zmienić. Dziękuję.